Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Nikodem, a to jest nowy format na moim kanale. Uwagi! Szkolne! O nie, Kasper nic się kłania, co tu się stanęło? Otóż nie mam pomysłu na kanał i muszę jakoś odżywić ten kanał, więc postanowiłem, że uwagi szkolne zrobię. Ale zanim uwagi, wbijajcie na mojego Instagrama oraz Facebooka. Link do tych social mediów oczywiście w opisie. I zachęcam do subskrybowania kanału, bo może być grubo. A teraz zaczynajmy. Kuba bierze bramkę z sali gimnastycznej i próbuje wmówić, że jest jego. O kurde. O kurde, silny chłop, kurde, taki jak pudzian, no ja nie mogę, no ja bym nie wziął na przykład bramki z sali gimnastycznej i nie umiałbym próbować mówić, że to bramka jest moja. Bo nie jest moja, bo ta bramka jest na przykład szkoły, ale szanuję za pomysłowość. Uczniowie podczas testu komunikują się za pomocą języka migowego. O kurde. Plus nawet językiem migowym nie można. Nie można się komunikować, że no bo nie ma problemu, ściągają, rozmawiają. A co jak, nie wiem, gadają tylko o pizzy? Może o pizzy gadali sobie? Fajni nauczyciele. Uczennica od 2 miesięcy śpiewa piosenki świąteczne. O kurde. No to nieźle wam powiem szczerze. Ja bym na przykład w październiku nie potrafił śpiewać piosenek świątecznych. Ale w listopadzie już pomału tak. 5 uczennic siedzi sobie w kabinie i czyta sobie creepypasty. O nie. Straszne historie w toalecie. Może im się, nie wiem, coś zrobi. O, Nikodem pedofil, haha. Bardzo śmiesznie. Nie jestem taki śmieszny jak Kacper, ale no cóż, no nie potrafię żadnych takich fajnych anegdot wymyślić, ale zastanawia mnie, jak 5 uczennic zmieści się w kabinie o szerokości połowy mojego biurka. To mnie zaskakuje. Jedna stała na kiblu, druga siedziała i trzecia na barierce, a kolejne dwie stały na podłodze, tak? Jedna miała telefon, jedna siedząca na kiblu i pokazywała im creepypasty. Czytały sobie to. A kolejne inne dwie pewno czytały sobie do góry nogami. Takie, o zobacz, no tu jest fajny, no. Uczennica się powiesiła w toalecie. Było to bardzo drastyczne, ponieważ jej wnętrzności wychodziły z jej ciała, gdyż jej ciało zostało poturbowane. Maciek napluł na tablicę. Oj, Maćku, to tak nie wolno. Zastanawia mnie jedno. Jeżeli siedział w tylnej ławce, to kurde, on ma niezłą gębę, żeby pluć z końca sali na tablicę. Mógłby, nie wiem, nie wycelować i na przykład na nauczycielkę napluć. Zawsze i tak by też to było komiczne, ale jakby szanuję za to, że ma takiego cela. Martyna rzucała kabanosem na apelu szkolnym. Takie, bierz sobie kabanosa, mówisz, niedobry kabanos. I już nie ma kabanosa, se rzuca normalnie na apelu. Ale czy na apelu można jeść? O kurde. To mnie zastanawia, no nie można jeść na apelu. Taka prawda. Filip wciąga mąkę ziemniaczaną przez banknot. A bo wiecie, narkotyczki. Ale dobra koka. A potem naćpany chodzi, kurde. Uczeń wykręcił umywalkę i wyrzucił przez okno. Kurde, jak nie krzesło, jak nie coś innego. To teraz umywalka. Zaraz, coś mi się przypomniało. Kazik umywalka! Najlepszy youtuber na świecie! Tak. Ale jak można wyrzucić umywalkę przez okno? Jakby zastanawiam. Kasper z 7B przedstawia śmietnik pod drzwi sali, gdzie siedzi nauczycielka biologii. Takie, wypuść mnie, Kacprze! Nie wypuszczę pani! Jest pani zagrożeniem dla całej ludzkości! Bo biologia to zła nauka! Tak mogłoby być, ale nie jest. Kuba wciągnął nosem biurki kokosowe, zakończył mówiąc mocne.
od kiedy wiórki kokosowe są modne, no mogą podrażnić los, bo no one niektóre mają takie ostre zakończenia. Wiórki kokosowe, ale sam fakt, że gościu wciąga na lekcji wiórki kokosowe, to jest po prostu mistrz. Magda kradnie kredy i handluje nimi w szkole. Uuu, Magda, to ja wiem, co ty robisz na studiach. No to tak nieładnie, pani Magdo, ja wszystko powiem. No nie, no handluje kredą, potem ją mieli i sprzedaje to jako kokaina, no to tak nie wolno, no. Paweł wspinał się po ścianie, przez to spadł z nip i suwar. O nie! Kiedy wchodzisz sobie na ścianę, stępasz na pisuarze i nagle pu ściany, woda się leje w kiblu. I gruntowny remont w toalecie. Chciał być Spider-Manem, ale mu się nie udało. Uczeń używa pamięci RAM jako linijki. No, trzeba się czymś posłużyć, jak się nie ma linijki, no. Przykro mi. Nie masz linijki? Kartką. Pamięcią RAM na przykład, no. Sam fakt, że kurde, no. Skąd wziął pamięć RAM? Z komputera, niby skąd, no. Nikodem, ty idioto. Uczennicy przeszkadzały podczas sprawdzianu, wydając dziwne odgłosy. Ej, mordo. Pamiętaj, żeby wbić na Facebooka i na Instagrama. I żeby zasubskrybować kanał. I tym oto przemiłym akcentem zakończymy nasz odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i żeby subskrybować ten kanał. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.